Dominika i Igor postanawiają porwać Marysię. Para będzie próbowała okraść Domańskich. Czy to im się uda? Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach Pierwszej Miłości. W nowych odcinkach serialu Pierwsza Miłość Michał, Wojciech Błach, dowiaduje się, że z powodu ważnych obowiązków zawodowych nie będzie mógł polecieć na planowane wakacje. Przekonuje jednak Marysię, Aneta Zając, żeby skorzystała z urlopu. Biletów nie da się już oddać. Tymczasem Dominika, Aneta Zając, Igor przygotowują porwanie Marysi. Znajdują opuszczoną piwnicę, w której zamierzają ją przetrzymywać. Kiedy Marysia jedzie na lotnisko, żeby złapać samolot na Teneryfę, Igor i Dominika przystępują do realizacji planu porwania. Po drodze napotykają na nieoczekiwane trudności, muszą porzucić samochód. W ostatniej chwili udaje im się obezwładnić Marysię i wywieźć ją taksówką do swojej kryjówki. Michał zaczyna się niepokoić, że nie ma żadnych wieści od swojej żony. Marysia budzi się w piwnicy. Zdaje sobie sprawę, że została uprowadzona. Porywacze zmuszają Marysię, żeby skontaktowała się z rodziną i zapewniła, że świetnie bawi się na wakacjach. Marysia próbuje jednak się buntować przeciwko porywaczom. Igor szybko łamie jej opór. Razem z Dominiką decydują się pobrać wszystkie środki z konta Domańskich. W banku czeka ich przykra niespodzianka. Okazuje się, że Michał przelał wszystkie pieniądze na inne konto. Porywacze znajdują sposób, jak dobrać się do pieniędzy Domańskich. Dominika chce podać się za Marysię i zaciągnąć kredyt. Trzeba tylko zdobyć niezbędne dokumenty. Marysia celowo podaje porywaczom zły kod do domowego alarmu i Dominika prawie wpada w ręce policji. Igor jest wściekły. Dorota, Magdalena Wróbel i Mikołaj, Błażej Michalski, rezerwują termin ślubu w urzędzie. Ludwik, Włodzimierz Adamski, równolegle prowadzi swoje śledztwo w sprawie kradzieży. Jest przekonany, że Jacek maczał w niej palce. Razem z innymi pracownikami przeprowadza prowokacje, żeby upewnić się, że to właśnie on jest złodziejem. Kiedy Dorota dowiaduje się o wszystkim, ma żal do Mikołaja i zrywa zaręczyny. Mikser wyprowadza się z mieszkania. Pracownicy Barbariana dowiadują się o tym. Ludwikowi i Kaśce, Michał Koterski, nadal nie daje spokoju sprawa kradzieży w Barbarianie. Udaje im się udowodnić, że Jacek, Zbigniew Waleryś, rzeczywiście maczał w tym palce. Dorota jest wstrząśnięta, zdaje sobie sprawę, że ojciec cały czas ją okłamywał. Wyrzuca go ze swojego mieszkania. Śmiałek, Paweł Okoński, szuka kogoś do pracy w świetlicy na miejsce Norberty, Łukasz Konopka. Malwina, Agnieszka Wielgosz, decyduje się przyjąć ofertę. W Badewie pojawia się elegancki mężczyzna, Sambor Leszczyński, Mariusz Bonaszewski. Ma poważny problem, bo z powodu awarii samochodu spóźni się do Filharmonii, gdzie ma dyrygować orkiestrą. Malwina ratuje sytuację, zawozi go do Wrocławia. Później Malwina wdraża się w swojej nowej pracy. Sambor chce jej podziękować za pomoc i zaprasza do opery. Malwina czuje, że powinna odmówić, ale nie może oprzeć się urokowi przystojnego dyrygenta. Na wszelki wypadek postanawia nic nie mówić Ksaweremu, Marcin Rogacewicz, o zaproszeniu.